Siemka, z strony Prosout, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Jak sami pamiętacie, zaczęliśmy sobie robić glify i zaczynamy kolejny odcinek. Ostatni glif w Toskanii San Gimignano jest tutaj. Czekajcie, ja jeszcze, o. Wziąłem sobie od razu na Romanie Forli i tam są tylko dwa glify, więc tyle dobrze. Okej. Mamy Illuminati. Z tego co widzę. Wanted to stop the cycle, to tell the secret. Shit. I gotta keep thinking. Ruin the hex. Wynalazca. Odblokuj plik. Nikola Tesla. A, to wszystko. Wydajny przekaz energii bez użycia przewodów ma kluczowe znaczenie dla ludzkości. Dzięki niemu człowiek zyska pełną władzę nad przestworzami, morzami i pustyniami. Pozwoli obejść się bez konieczności wydobywania, przepompowania, transportu i spalania paliwa, a w ten sposób zdoła uniknąć niezliczonych przypadków marnotrawstwa. Sprawi, że wspaniałe żywe słońce stanie się posłusznym, pracowitym niewolnikiem. Sprowadzi na ziemię pokój i harmonię. Nie wiem, zapalę wszystko, co wy na to. Trzeba było nawet. Wznoszenie wieży Warden Clive pod kierownictwem Nikoli Tesli. Walki zarówno między jednostkami, a jak i rządami. Tu coś jest. Croatia. Poważnie, ja tu nic nie widzę. A wzrok mam naprawdę dobry. Czajcie, że ja tutaj brałem i tutaj to nie pykało. Dobra,
Plik odblokowany. Przewoźnik jest dosyć daleko. Ale zadziałało. Dadziu! Dobra. Widzimy się w Romani Forli, więc zaraz do was wracam. Okej, słuchajcie, jestem z powrotem. Pierwszy glif jest tutaj. W tym budynku. W którym dokładnie miejscu? Tego jeszcze nie wiem. O, 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 no, zacinaj, zacinaj. Nie posraj się czasami. Brawo. Brawo. Just like this. Niems? A, dobra. Bo to nowa ten. No tak, o to mi chodziło, no pewnie. Ja pierdolę, jak to jest jebany tempak. Jeszcze tylko chwila. Panie, na górze tu jest. No, tak. Przeskakuj dalej. Daleko zajdziesz. O! No, powiem wam, mam po prostu taką zagwozdkę teraz, że to się kurwa posrać można. Jest cholerstwo. Tylko się złap, proszę, dziękuję. Nie było widać w ogóle. Tytani przemysłu. Edison. Thomas Edison. Nie, 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 ludzie, nie, nie. Ludzie, zostawcie mnie w spokoju. Czekajcie, ja to chyba ogarniam. Patrzcie. Zobaczymy, czy to rzeczywiście prawda, ale żeby po prostu to, żeby test 9 plus 1, no to jest 10. 1 plus 9 to też jest 10. 7 plus 3 to też jest 10. Czy o to chodziło? Nie! Super! Ale... Nie, no to też nie o to chodzi. Nie, słuchajcie, to nie o to chodzi. Ale jak nie o to, to o co? No właśnie, tego też nie wiem. Czekajcie, sobie sprawdzę tutaj w filmie, bo nigdzie indziej chyba tego nie zobaczę.
Tak mi się bynajmniej wydaje. Ej, poczekajcie, bo ktoś tu widzę robi. Coś takiego zrobił. Nie wiem, o co dokładnie chodzi i dlaczego akurat tak, ale zobaczmy. Na podstawie tego koła chyba muszę po prostu przystosować te numery. Tutaj jak jest dziewiątka, to powinna być dwójka. A jak siódemka, to zero. What? Chwila. Sorry, to powinna być szóstka. Dalej nic. Jedynka chce ósemkę. Siódemka chce czwórkę. Dobra, chyba o to. Kurwa. No co? I siódemka chce czwórkę. Nie, nie, ja sprawdzam cały kod, bo... No i powiedzcie mi, co ja bym miał tutaj zrobić? Chociaż czekajcie, 4 równa się 1. Tutaj jest na tym lewym obrazku. Ale ja i tak to wpisuję, to i tak nic. Zobaczmy, jaki był kod. Ja chcę tylko zrozumieć, jak to działa. 2, 4, 0. Czekajcie, jeszcze raz sprawdzę, jak typek ułożył ten kod. Może to chodzi o... Może o to tak chodzi. Nie, nie wiem, o co chodzi. Wpisałem po prostu już to, by mieć to z głowy. Nie wiem, o co tam chodziło, ale jeśli przyszliście to sprawdzić, to już wiecie, dlaczego tak. Szanowny panie Morgan, pewna istotna sprawa zwróciła moją uwagę. Nikola Tesla zamierza wykorzystać FE4 w celu stworzenia sieci informacyjnej obejmującej cały świat. Nie dość tego, zamierzał udostępnić ją za darmo. Kurwa, za darmo? Patologia. Proszę sobie, wyobrazić szerokie masy przekazujące sobie wiedzę w mgnieniu oka. W ten sposób wszystko to, co planujemy, stałoby się znacznie trudniejsze do zrealizowania. Musi pan natychmiast zablokować wszelkie finansowanie jego eksperymentów. W razie gdyby miał pan wątpliwości, zapraszam, że przypominam, że pragnie on także darmowej elektryczności, co usunęłoby nas z rynków. Rozpocząłem już kampanię oszczerstw przeciwko Tesli w prasie. Proszę tylko o odebranie mu funduszy, a ja zadbam o FE4. Wyrazy szacunku. Thomas Edison. Edison dowodzi zagrożeń związanych z prądem zmiennym. He wanted everyone to know the secret, to set us all free. They used it to drive him insane. To jest jakiś żart. Co to kurwa jest?
Pośledzeni jesteście? Bo chyba na to wygląda. Dobra, to powinno chyba działać tak. Zobaczmy. To nie, to powinno być. O, to coś powinno być, ale nie ma. Czekajcie. Może o to chodzi, żeby do... Kurde, ale zobaczymy, czy to będzie działać. Nie, nie będzie działać, bo chyba zła ikona. Spróbujmy tak. O, jest. Tutaj powinny być dwie dwójki. Znaczy dwójka rzymska. Okej. I dziewiątka to dwie kropeczki. Że co? Że co? To może jednak tak spróbować. Mam déjà vu. Mam déjà vu. Naprawdę mam déjà vu. Nie wiem dlaczego. Dobra, daj mi typie tylko kod. Ja będę szczęśliwy. To będzie zwykła trójka rzymska. I jedynka z dwoma kropkami. Ja nie rozumiem, jak to się robi, ale serio, no nie zrozumiem tego, nie pojmę tego. Może jestem tępy, możecie mi tak mówić, ale serio, ja tego nie rozumiem. Jak ktoś zrozumiał, może mi napisać w komentarzach. Ja będę wiedział na przykład na przyszłość czy coś. Szanowny panie Edison, pragnę podziękować panu za umożliwienie mi korzystania z FE4 przez te wszystkie lata. Nie licząc innych spraw, udało mi się przekonać robotników, że ponoszę im dniówkę o 5 dolarów, podczas gdy w rzeczywistości obniżyłem ich płacę. Musiałem jednak przekazać FE4 dalej. Zgodnie z instrukcjami wysłałem go do Europy. Otrzymał go H. Przypuszczam więc, że wojna rozpocznie się, gdy tylko zdobędzie władzę. Pozwolimy mu się pobawić. Bóg wie, że w Europie przyda się takie oczyszczenie. A potem skończymy z tym bałaganem. Tak jak zaplanowano, z wojennego chaosu wynurzy się nowy porządek. Załączam zdjęcie z Florydy, pan, ja i Firestone. Tego lata powinniśmy postarać się spędzić więcej czasu na polu golfowym. Ale dziadki, lol. Dobra, lecimy dalej, bo nie ma czasu.
koniś, where are you? Spierdolił, ja. Koniś mi spierdolił, poważnie. I no serio, już żadnego konia kurwa nie ma, wszystkie umarły? Są. Dobra. No, zaznaczmy sobie następne. Ciekawe, czy następne rozwiążę sam. Bo tego się nie dało chyba samemu rozwiązać. No, nice ogólnie. Dwa glify dopiero, a ja czuję, jakbym już nagrywał to pół godziny. Naprawdę. Ja nie żartuję. No, przeskakuj, jeszcze wskocz na dach może, co? O, to akurat pamiętam. Dobra. Oto stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Jezu, znowu jakieś archiwa, no ja pieprzę. No, wy mnie lubicie torturować, nie? Zajebiście po prostu. Zajebiście. Nie, słuchajcie, teraz jak mi się nie uda, to naprawdę. Seems good, seems legit i w ogóle. Nie, 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 ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, jak to działa. Dobra, słuchajcie, tu będzie kółeczko z dwoma kwadratami. Tak, tak. Tu będzie tylko kółko. I tutaj zaraz wam powiem. Będzie chyba tylko trójkąt. Tak, będzie tylko trójkąt. O Jezu. Dobra, czekajcie. Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Abstergo Corporation. Autoryzacja testu. Podczas każdego eksperymentu przychodzi moment, w którym wyniki należy sprawdzić na zewnątrz, w prawdziwym świecie. Nie zachwyca mnie pomyślny rezultat, lecz jest on niezbędny. Jeśli mamy położyć podwaliny pod nowy porządek świata, globalne bezpieczeństwo i pomyślność wymagają pewnej ręki, która pokieruje populacją ręki, która nie osłabnie pod ciężarem wyrzutów sumienia. Pokażcie o. Autoryzacja. Żywię przekonanie, że w końcu historia nas usprawiedliwi. Kurde, myślałem, że to flaga Polski. Ja. No, wybuch. Dobra, mam kod dostępu. Czy
czyli 7 tych powinno być już w Wenecji. Tak więc ja zaraz do was wracam. Widzimy się w Wenecji, gdzie będziemy tam zbierać sobie ostatnie glify. Dobra, jestem z powrotem w Wenecji. Jestem dokładnie tutaj w dzielnicy Castello, czyli tej nowej. I tutaj jest pierwszy glif. No i zaczynajmy. Zabawę super. I've been in the machine, you keep putting me back in, and I am losing control. It's all blurring together. I'm holding a rifle. Gettysburg is in the distance. I just stabbed a man, and there is blood on my waistcoat. I'm at the opera. I'm in bed with her. She cries as I fuck her. I'm speaking at the forum. No one listens. In the forest, hunting. Oh, moon. I can see. Pojebany jestem typek. I'm here. Jeszcze gadasz. Stay here until you understand. Listen. Why do we have these gifts, these abilities? Because it's in our blood! Przodkowie, ancestors, odblokuj pik. Ziarna zostały zasiane, gdy dwa światy w jeden się łączy. Patrzcie, oto asasyni z dzieci obu światów. Czyżby chodziło o jakieś skrzydła, czy coś tego typu? Latające stworzenia, znaczy. Ziarna zostały zasiane. No, nie ma nic podkreślonego, nie?
There was a myth I once heard, right? Some nonsense about the mating of gods and mortals. O bogach mających dzieci. Nonsense about the mating of gods and mortals. Nie ogarniam, no. Ja pierdolę. Naprawdę nie ogarniam. Nonsense about the mating of gods and mortals. That can't be. Well, maybe. There was a myth I once heard, right? Some nonsense about the mating of gods and mortals. Ogólnie powiem wam tak. Jak teraz patrzyłem film, to jest Danae coś tam with Zeus. Polski, po prostu Danae. Ja nie wiem, oni nie umieją tłumaczyć tak, jak było przez twórców zrobione. Naprawdę to jest niezrozumiałe, no kurwa. Jak coś takiego denerwuje, no naprawdę. Jowisz i Io. Io, Io. Nie. O. Jeden obrazek tylko podejrzałem. Resztę już wiedziałem sam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tego filmiku w ogóle. Czy to też będzie miało jakikolwiek sens? Dobra. Pójdziemy sobie teraz na San Marco. O matko, jaka długa droga będzie. A, i tutaj będzie ta szatańska gwiazda. Pięcioramienna. Jak z Sabriny. Pilnujecie. Please. Help. Please. Help. The incident in San Polo and its like are to be avoided, and violators will be punished. Czekajcie, potrapę się.
Musiałem się znowu podrapać. Dobra, to trzeba po prostu wbić na górę i tyle. Strażnicy. Dobra. To trzeba tak. To jest dobrze. Ej, dobra, to jest pojebane. Ludzie, ja nie wiem, co tutaj się dzieje. O matko. Ja nie wiem, co ja tu robię. Tu jest wszystko dobrze, tak jak powinno być.
Jest, jest. Józef Stalin, lol. No, jeszcze pięć. Ludzie, już mam dosyć. Mam dosyć wszystkiego. Nie wiem, które raz to mówię, ale mam dosyć. Mam kurwa dosyć! Na na na! Dobra, doskoczył. Całe szczęście. Astrazione. Nawet mi się kurwa nie waż. To jednak będzie na górze. O, już słyszę. Ua. It happened in 1908. Or was it 2008? 1708. I can't remember. Kawaleria. Znowu Nikola Tesla. Nikola, wiemy, co zrobili z twoim laboratorium i z całą pracą. Może za późno już, by wszystko naprawić, lecz twoja pomoc może zapobiec czemuś znacznie gorszemu. Oni zabrali carowi pewien przedmiot, a teraz przeprowadzają w regionie tunguskim eksperymenty mające na celu odkrycie, jak się nim posługiwać. Zanim to odkryją, musimy ten przedmiot odzyskać, inaczej cały świat będzie zagrożony. Nie prosimy cię o ryzykowanie życiem, jedynie to, byś, gdy nadejdzie odpowiednia chwila, wykorzystał swą elektryczność do zniszczenia tego przedmiotu. Niezależnie od twojej decyzji, wiedz, że szczerze twoje dzieła i nie przypiszemy ci złej woli. Ponad wszystko inne szanujemy twoją twą wolność. Że mamy jakoś... A, dobra, nieważne. Znowu jakieś dzikie wybuchy. Już? Matko. Dzięki ci Boże. Jeszcze cztery. Żeby było takich więcej. What? Umarłem? Dobra. Okej. Okay. Rzeczywiście to był wysoki budynek i mogłem umrzeć. Moja wina. Pierwszy raz. No muszę jeszcze raz zaznaczać. Super, nie? Cięciuniu, sorry.
tam na górze. What's the matter with you? Scuola Grande di San Marco! Bunkier. Odblokuj plik. Druga wojna światowa. Tak jak mówiłem, nie będę się z tym pierdolił. Dobra, mam to. Tu jakieś powyginane gówno. O, jakieś powyginane gówno, tak jak mówiłem. Tu zostaje. A tu będzie rąb w rąbie. Drugi maja 1945. Wojna się skończyła, a my sprawujemy kontrolę zgodnie z planem. Powstał jednak pewien problem. Dotarły do mnie wieści od naszych agentów z Berlina. H miał zabić w bunkrze swojego sobowtóra i spotkać się w wyznaczonym miejscu z C, dostarczając fragment Edenu. Minęły 3 dni, lecz wciąż się nie pojawił. Coś musiało pójść źle. Proszę o nowe instrukcje. Kuźwa. But they weren't going to get away with it. Find our mark. A równa się H. Wyjście z góry. Tu jest A równa się H. Nie, nie. No, muszę sprawdzić. Znowu. Bo nie dadzą normalnie funkcjonować, nie?
Poważnie. Ja nie wierzę w to. Ale to było beznadziejne z mojej strony. Nawet nie umiałem jakiegoś znaku znaleźć. No naprawdę. Poczekajcie. Oj. Jeszcze trzy chyba mi zostały. Chyba bardziej by pasowało powiedzenie aż trzy. Dupie z tym przechodem. Tyle mam kasy jak lodu po prostu. Fabuło, tęsknię za tobą. Poważnie. Nie kłamę. Czekajcie, najpierw sprawdzę z tej strony, chociaż... A, na dole to jest... Przenikają znaczki. Pająk jakiś. It's getting harder. All the pain across time. It hurts too much. She sees me raise the knife. Only a little bit longer now. Jak zamyną jakieś archiwa do czytania, to się zajebę. Synapsy. Dobra, tyle dobrze. Albo nie. Czekajcie, spróbuję sam. Nope. Dobra, nie. Nie chce mi się, naprawdę. Już mi się nie chce. Mam dosyć. Ale patrzcie. To miałem dobrze. Z tymi trzema trójkątami. O, to. To jest dobrze. Czekajcie. Dobra. The organization wanted the pieces. They tasted their power. But what were the pieces? Why did they work so well? It's as if our minds were made. Skończ pierdolić.
pressured to obey. Numer 1, styczeń 2012. Środowisko naukowców zawrzało po wczorajszej publikacji nowych wyników badań neurologicznych. To, co samo z siebie wydawało się wielkim wydarzeniem, odkrycie przez dr Zhiwe Wu i dr PG Traunero nowego neuroprzekaźnika okazało się jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Dr Wu. Przy użyciu prototypowego urządzenia do DMRI zdołaliśmy zbadać zawartość neuronu znajdującego się w żywej tkance. Odkryliśmy substancję, która prawdopodobnie jest nieznanym dotychczas neuroprzekaźnikiem. Tutaj zaczyna się zwariactwo, aby zweryfikować nasze odkrycia. Poddaliśmy neuron działaniu wszelkich możliwych bodźców, lecz nie udało się pobudzić go do wydzielenia tego przekaźnika. Odkryliśmy w rezultacie cały mechanizm. Istnieją uśpione pęcherzyki wypełnione neuroprzekaźnikiem i przypisane im kanały jonowe. A wszystko to bez widocznego celu. Wyraziwszy zdumienie faktem, że dobór naturalny mógłby stworzyć zbędny przekaźnik, W i Traunero podjęli próbę znalezienia jakiegoś zbliżonego elementu u zwierząt, jednak bez powodzenia. Czymkolwiek to jest wyewoluowało w ludziach, powiedział dziennikarzom Traunero. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra. Tutaj będzie przedostatni już glif. Dzięki ci Boże. Ten odcinek na pewno będzie dłuższy. Tak mi się wydaje. Może mi się właśnie tak wydaje, bo tutaj nie ogarnąłem dużo i to dużo rzeczy. Sam bynajmniej nie ogarnąłem. Bo same jakieś kurwa kody dostępu. Z tego kółka nie można było nic wyczytać. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, o co tam chodziło. Nie o to mi chodziło. O. Iluminacji ze słoneczkiem. Before the pieces once part of a whole. Dzień czwarty. Niegdyś obiekty kultu, dziś ignorowane, z oddali obserwują i czekają. Nie to, kurwa. Ludzie, trzymajcie mnie, bo zaraz coś rozpierdolę.
Let's check this on the internet. Powiem wam, że byłem blisko. Byłem tak blisko. Czekajcie. To jest wszystko. Byłem blisko bardzo, bo 3 dobrze zaznaczyłem. ID Ziemia. Okay. Dobra, lecimy z ostatnim. Ogólnie już mówiłem w którymś odcinku, że chyba... Mistero Leonardo. Dobra, zapierdalamy teraz tutaj. A pierdziele, jak to daleko. Czy wy sobie robicie kółeczko? Nie, już myślałem. Ej, ten kurier chyba pierwszy raz chodzi za mną, nie? A już go zgubiłem. Dobra, lecimy z ostatnim glifem i kończymy. Mi już głowę rozsadza. Jest. Trójkąty. Wow. O pochodzeniu gatunków. Odblokuj plik. O, super. Super.
Ła, pośpieszyłem się. Jakoś tak. Matko, co ja zrobiłem? Ale to jest akurat prostsze. Wytyfę, co ja zrobiłem. Dobra, trzymałem się tylko prawej. Ej, what? Ludzie, ja nawet sam nie umiem tego zrobić. Czekajcie, jest sobie oczko. Oczko sobie normalnie tu jest, stoi. Jak mój kurwa kutas. I dobra. W prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O kurde. O matko. Nie, no to dalej nic. No patrzcie, ale to jest troll. Nie, ja zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, chyba ogarniam. Muszę po prostu zrobić to tak. Kurwa mać. Żeby ten jeden kawałek. Czekajcie. Nie, nie, nie.
Okej. Kuźwa, ale tu... Jak to działa? Poczekajcie. Czekajcie, i może teraz? Tak! Ukryte je i ziemienino. Zmienino. Brakujące ogniwo archiwa. Brak dostępu. Dobrze, tak więc już sięgam po... The guillotine cut my throat. The bullet hit my chest. The water filled my lungs. The blood spills out thick and red. Ej, ludzie, strzelałem. Poważnie, strzelałem teraz. Nie wiem, co tam było, ale trafcie sobie na moment. Ale ja ostatnią zagadkę sam rozwiązałem. Trzeciego stycznia 1997. Pisze, by udzielić ci odpowiedzi na twoje niepokoje związane z podnoszącym się w prasie i środowiskach naukowych alarmem. Brak ogniwa pomiędzy dawnymi humanoidami a współczesnym człowiekiem Homo sapiens staje się zbyt niebezpieczny. Tak jak piszesz, musimy działać. Nie możemy dopuścić do ujawnienia prawdy, bo dowiedzą się o artefaktach. Spowoduje to zbyt wielkie zamieszanie i chaos. Zakop zmontowane przez nas szkielety w pobliżu etiopskiej wyprawy Toma White'a. Damy im to brakujące ogniwo. Narodziny ludzkości od prawdy na ten temat robi mi się niedobrze. O kurwa. My mind is gone. Lucy, I can't wait anymore. Lucy? I'm ready to go. Dostałem trofeum człowiek witruwiański. Czyżby to Adam i Ewa? Co? W sumie są w Edenie, nie? Wow, no. As soon as Desmond's done in the machine. You okay? He'd be able to explain the whole thing to us. If only we could ask him.
Dobra, ludzie, ja kończę. Bo ja tu serio prawie 3 godziny siedzę. Chociaż 2 godziny. A nie. 3 godziny. Za 15 minut mijają 3 godziny. Słuchajcie, w następnym odcinku to był mindfuckowy naprawdę odcinek. Ja nie wiem, co tam się stało i nie chcę wiedzieć. Ale to, co zrobimy w następnym odcinku, to najpierw pójdziemy do Leonarda, później zrobimy sobie ostatnie zlecenie zabójstwa, później zrobimy sobie wyścig, a jeszcze później zrobimy sobie misję. Nie wiem ile, ale postaram się ze 2, albo no, jak się okaże, że jednak będzie rzeczywiście długo, no to jedną. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed 2.